Magic! Live! Te się zrespiły. Parchy. Nie ma. Dwadzieścia cztery godziny? Czy tu w ogóle tego nie będzie? Ja to spieprzyłem. Się zastanawiam, czy ja tego nie spieprzyłem. Zróbmy 24 godzinki. Do dziadka? To pewnie quest się dodał z tym dziadkiem, więc się pójdzie potem. Ale dalej nie widzę tego miejsca mocy. To co, to jednorazowe było? Czy to jest tylko w nocy? Kurde, w dupę, to jest w nocy tylko? Czy to było jednorazowe? Szkoda, bo chciałem ten tepek użyć, a nie użyję. Raczej, chyba że to nie było tu, ale to było tu, nie? Obok Melitele. Tu jest jeszcze jeden obelisk, są trzy różne. No nie ma, kurde, nie ma tego, co jest? Iluj! No i się nie tepniemy. Sadga. Dom z gliny to jest chata dziadka? Obelisk, dom dziadka jest tu. To jest quest. A to mógłbym to zrobić. Przystań. Jeszcze drugi boss wyskoczy, nie będę mógł tego nosić. Bić w ogóle te moby, czy... se przepię... No zawsze quest, znaczy się tego, expik. One są na hita. O. A jaskółka mi się skończyła i w ogóle osełka, bo spaliśmy dwie doby. Czy przebiegniemy w nocy? Kurde, zabiją nas? Wiesiek, traf! Wiesiek, Zbigniew. Ja pierdziele, lotę walimy.
Zanim się śmierć okaże. Nie, to nie tu. Jeszcze kawałek. Oddamy dwa questy, czy trzy nawet. I wrócimy tu. Szkoda, że nie wyszedł ten tepek. Bo na to też coś tam pieprzył ten Kekin. Wiedźminie, odwiedź Jarena Bolta, szefa Drwali. Powinien mieć jakieś zlecenie. Mieszka na południu Bagien. Jasne. Dobra, potem. Co? Przewieź mnie na... Czas to pieniądz. Masz piątaka i wieś. Jesteś gotowy? Tak. Płyńmy do miasta. Pierwszy raz w grę gram, no. Jazda. O, tu też są jakieś. Ty, no ale oni w nocy, to ich nie ma. Trzeba do dnia się przespać. Tu jest ognisko chyba, no jest. O, czwartym na hita. Uncharted, czy kiedyś będzie? Nie wiem. Kiedyś, może. Może kiedyś. Przejdziemy Elden Ringa już wtedy pałką. To można pomyśleć, nie? Ciężka służba. Jak i tak nic nie będzie. To oni tak lecą. Aha, chowają się, bo deszcz leje, a ten se stoi, towarów pilnuje. Tak? Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto ile? Twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Tak? Coś tam masz? Turysta, ja pierdzielę, no i to mi się podoba. Koleżko. Do Kekina. Dzięki, Janczuk, za 17 lat. Jakim głosem mówi konfident? Nie wiem. Czekajcie, czy my mamy tylko topielce do oddania? Donośnym? Może być. Może być. Bywa. Co? Przesyła mnie pan Manlow. O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Co jest w dupę? Zdążymy przyjść, niech czeka. I piesek z mowy. Piesek? W rynsztokach będzie się można kałpać. Chyba nie zebrałam prania. Żaden deszcz nie ugasi. Medalion? No, widzę. I co z nim? Właśnie, może sprzedamy śmieci tego w zakonie. Rozpadało się. Coś. O co chodzi, Wiedźminie?
Mam dowód, że zabiłem na bagnach Archespora. Co to do licha? Że też takie szkaractwa łażą po świecie. Oto 400 orenów nagrody. Dużo macie problemów. Bandyci, potwory, plaga. No i ty. No tak. O co chodzi, Wiedźminie? Bywaj. Ty, nie wiem, czy nie mamy na armor. Tyle siana zarobiliśmy w krótkim czasie. Mamy 5k równo, ale na razie nie wydaję, bo za mało nadwyżki. Czekajcie, to sobie zrobiliśmy. Co mieliśmy jeszcze? Do Kekina i kogoś tam, co nas wzywał, to Zara. Ach, szkoda gadać. Tędy damy radę. Nie, nie da się podwoić, niestety. Mało do zarobienia na tych kościach. Nie ma porządnych graczy. Talar, najwyższe stawki, a i tak psie stawki. Niechże przestanie padać. On chyba dał na utop, znaczy na topielce, tak mi się wydaje, więc oddajemy mu. Ja pierdziele, gdzie on w dupę jest? A, tu jest! Albedo. Przychodzę. Masz dla mnie szpik Algule. Ja pierdziele, on Algule chciał. To kto chciał utopce pieprzone? To pielce w sensie. A, Siegfried! To dobrze. Bo sprzedamy śmieci przy okazji. Piesek zmoknie, widzowie. Siegfried. Bon. O co? Można. Pracuj. Bywaj. Co? O. Można. Pracuję tylko dla braci. Bywaj. Co? O. Obrazili się? Panie, mogę rzucić okiem na wasze wyroby? Proszę o wybaczenie, panie, ale sprzedaż tylko dla wiernych i... Bywaj. Co w dupę? Ty, czemu się obrazili? Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód zabicia 10 utopców? Tak, oto ich języki. Poczekaj, tylko zapiszę. 10 utopców. Dobrze. Proszę, twoje złoto. Ty, ale oni armor selali, a ja nie mogę go kupić tak to. Cześć, co? Dobrze. Chciałem zwrócić twoją uwagę na kilka istotnych spraw. Primo, zakon powstał, by służyć prostemu ludowi. Sekundo, wstąpić w szeregi zakonu może każdy. Chłop, szlachcic i wiedźmin. Tertio, rycerzom zakonu przysługują liczne przywileje. Nie. Kwarto, rycerze zakonu, tak jak wiedźmini, tępią potwory. Co o tym sądzisz? Nie, dziękuję. Jej, luj. Jesteś wielki i brzydki. Można. Pracuję tylko... Bywaj. No kurde, co oni się obrazili? Nawet nie wiem czemu. Luj, idę do tej chaty, co mnie wysyłali. Gdzie to jest? Brak dowodów.
Czekaj, co? O. Wrócił do tego. Zobaczył u krasnoludów. Racja, nie chcieli wcześniej handlować, teraz mogą chcieć. Przecież im pomogłem, masz rację, widzą. Mogą teraz chcieć, zaraz pójdę. O, wrócił, Sherlock. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko, pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. O. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Dobra, masz. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Ja pierdziele. Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. No i tyle? Uciekł z miasta. Tak. Bywaj. Shani. Więcej questów jest w tym niż na bagnach. Na bagnach to moby, tu się robi questy. Czyli to jest jak w Gothiku w Korinista. Wszystko się zgadza. Ale czekaj, to chodziło o to, tak? Cztery. No dobra, nieważne. Do szpitala. A, do krasnoludów widz gadał, żebym podszedł, podejdę. Zobaczymy, czy się odobrazili, chociaż oni, skoro ludzie się obrazili. Czego wam trza? Pokaż mi wasze wyroby. Pan Chivay mówił, żeście równe chłopisku. To nie widzę przeszkód, co by interesi gubić. Oto towar. A masz meteoryt? Aha. On ma te same rzeczy, co tamten. No to luj. Myślałem, że on coś będzie miał więcej. Ty, jakie to jest w dupę tanie, ja to biorę. Będę to po prostu abuzował. Do szpitala. O co chodzi? Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy ubić teraz. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim uczniem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. A masz czerwony... Aha. Nie no, na razie nie kupuję, widzę, mam tylko 5k, no to mi wszystko wydał. Może dobijemy 6k, to kupimy. Albo chociaż 5,5. No 3 czerwone meteoryty chcę, ale jeden mi brakuje. Wieczny ogień oświetla moją drogę. To jakieś przekleństwo. Mów szybko. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy.
Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Gdzie mieszkasz? Na stacji, w północ... Znaj... Przed domem jest placyk z... Mówisz. Dobra, wiem. Cio. Do wieczora. To jest wieczór? Chyba ta. Jestem taka zmęczona. Nie opłaca się jej kupować. Następny makcie będzie lepsza. Dobra, sranie w banie, bajterku, kupuję to, dobra. To muszę siano zarobić. Żal wypieprzyć wszystkie pieniądze, nie? Żal wypieprzyć wszystkie pieniądze na zbroję, bo nie wiem, czy nie będą potrzebne do questa. A czy ja potrzebuję zbroi? No, tak. Mogłaby się przydać, jak znowu będzie bossa mnie na 4 hity skłoży. Ale bardziej chyba level odda. A na pewno srebrne talenty, ale niestety jeden miałem do tej pory. Aha, właśnie. Ja zdobyłem z bossa jakiś item do alchemii. Trzeba do alchemii pójść. Będzie. Tak? Zara. Ogrom. Ale nie mamy nic specjalnego. Po to się trucizny. No w teorii po jakimś takim tym. Szanse na kryta, wilk. Jemioła. A, jemioła jest od Melitele. Nie wiem, czy to warto zużywać. Co jest? To jest jakaś mocniejsza jaskółka? Czy to wcześniej też zużywało to? Myślałem, że to 3 itemy wymagało. Grom! Energetyk Oshi w Wiedźmin, piłem go kiedyś, taki se był. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, to parę lat temu chyba był, nie? Mogłem więcej porobić tych eliksirów. Tak patrz. Klucz do domu baraniny, mamy 2. Wypieprzę jeden. Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. A, spoko, pamiętaj tylko, Maxi, że nie spoko, jestem koronerem. Dzięki. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Jaskółka ma teraz więcej? Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Majsa. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Coś czytaliśmy. Chyba, że ja tego nie kupiłem. Ja pierdzielę. Czekaj, to jaskółka? Nie wiem, no. Nie ma napisane, że ma coś więcej. Czy
Czekajcie. To grabarzo. A, automatycznie się tak grabarza ustawiło. Gdzie my? Cóż? Pan dymów i patologii. Dlatego tu jesteś. Bo ja jestem patusem. Przyznaję się do tego od razu. Nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać. Już źle idę? Okay. Ja jestem słodki, a nie patus? Czy słodki patus? Grabarzu, wydaj ciało. Power Rangers. Chodzą plotki o tobie. O tobie chodzą, że twoja matka puściła się z krasnoludem. Niestety. Niestety, widzę. No gdzie jest? Aha, plotki, że jestem słodki, przepraszam, bo chodziło mi o random... Nieważne, już spalone. Nie, mów, że on jest w dzień, a Shani jest wieczorem. Ty serio są upiory? Ja pierdzielę i teraz muszę iść. Dobra, to pójdę do karczmy. Diabeł! Zaraz przeczytam. Random Bruce był na koniec stryja mega smutny i dostał depresji, nie chciał dłużej pić w barach, tylko wracać do hotelu, bo laska, która się z każdym lizała w barze, przytulała się z RB, rozmawiali, ale pocałować się z nim nie chciała i dostał kosza. No nic. Życie takie jest, nie wybiera. To? Słuchajcie, te wypieprzę. Nie wiem, czy to będzie potrzebne. Woda. Chcesz
co? Jutro mu przejdzie, Quinto. Jutro mu przejdzie i inną Japonkę znajdzie, która będzie mniej wybredna. Albo nie znajdzie. Piluj. Playover, mokry suchar, szukali laski, co za kasę spędza z tobą czas jak dziewczyna. Ale jeszcze w niej też by się zakochał i by było po chłopie. No co no, donaty by szły na utrzymanie dziewczyny, nie? Wszystkie. Tyle, nie? Jeszcze na odległość by jej przesyłał do Japonii pieniądze. Co miesiąc przelewik, żeby odpisała na IG, iluj. Życie, widzowie, życie. Random Bros chyba poszedłby na taki układ. Niestety. Trzeba go ratować. Już tak robił pewnie. Jest to możliwe. A co? O. Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. O co chodzi? Trzeba wam czego? Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne złoty. No pewnie tam. Bez łaski. Będzie abusing. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Co? Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej gorzałki? Nie ma problemu, kolego. Miałem alkohol. Tych. To. Mahakamski dwójniak. Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Warto być klamociarzem. Wszystkie questy się wykonuje z bomby. Bo już wszystko mam. Zawczasu. No to pójdziemy spać. Czekajcie. Idźmy do szpitala. Uszani się prześpimy. Żeby ona była tam wieczorem, czy będzie? Wiesz, że podobno w dzielnicy nieludzi znów są jakieś pogromy? Jak mawiał marszałek Raupennek, dobry elf to martwy elf. Dla mnie wszystkie nieludy są siebie warte. Jednak elfy zdecydowanie najgorsze. Nienawidzę tych szpiczastouchych, odkąd mi córkę... Ach, napijmy się. Ja pierdziel. Dobrze mówi? Ja pierdziele, nie ma jej tu.
Najlepsze było wczoraj, jak gadali z jakimiś młodzikami, Jarbewy wszedł na temat Lola, a oni zareagowali, jakby o Lolu dużo wiedzieli, się mokry suchar śmiał, że rozpoznali RB, że to on im gierki psuł. A i za ramunę klepią. Mogłoby tak być, nie? To ciekawe. Dzięki Martinek Geo za 2 lata. Dziękuję. Jak to Amy załatwił suba? No czytałem jakąś książkę, nie wiem czy to wystarczyło. Tak. Tak, to elementarne. Czemu się tak łeb trzęsie? Wykrywanie potworów? Potwory są gdzieś. Chłop macza w czymś paluchy. Tak. Dobra, idziemy spać. Najlepsza gierka, chyba najbardziej jednolita społeczność miasta pod względem... do szpitala. I do szani. Kurde, ja się zastanawiam, jak wykonać tego questa, widzowie, dla Kekina. Bo jeszcze 4 kamienie zostały. One mogą być wszędzie w sumie, nie? Nie dysz tam, dziadu. Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. Zaczynamy sekcję. Czekajcie. Trzeba poczekać. Pooglądajmy, jak Szali robi sekcję. Pamiętaj obejrzeć jądra. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć mężczyzna, obrażenia ciało uszkodzone w znacznym stopniu. Płeć mężczyzna. Stopień dehydracji tkanek. A co mogłoby jeszcze być? Żargon, Szani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej. To kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na 2 stopy. Nie, to niemożliwe. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości 2 palców. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Oho! Coś tu w dupę nie gra. Co to było? Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka.
Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska. Ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Coś mi tu nie gra. Wszystko idzie zbyt łatwo. No cóż, widać czasem życie jest proste. Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok? Najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki. To zawsze ostatnia deska ratunku koronera. Ja pierdziele w dupa. Ktoś się dyma w szpitalu w nocy. Kolejny poboczny quest. Otwieramy czaszkę. Przepraszam. Co to za świństwo? Larwy z rykańskiej muchy CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No dobrze. Skąd się wzięły w jego mózgu? Taki cykl rozwojowy. Gdybyśmy byli w Zerrikanii, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuję, jesteśmy w Temerii. Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, facet musiałby je wciągnąć nosem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Albo z fistechem. Geralt, Denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. Raymond. No to mamy problem. Dosypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Masz rację. Chociaż od pewnego czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. O! Poza tym Zerrikania... Z Zerrikanii pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. Ty... To musi być Azar. Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. Dziękuję, Shani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany. Ty, to jest porypane w dupę. Co tu się w dupę dzieje? Czyli zabili naszego kolegę. Ciri. Niewinny. Dobra, najpierw pójdziemy tamtym, powiedzieć, że są niewinni. Nie lekceważ go. Dobra, dupę może wylizać pet. Pieprz jego. Idę do Talara. Poważne śledztwo, widzowie. Detektyw Geralt odkrył prawdę. To nie Talar, to nie Kekin. Tylko bezimienny. Bezimienny oszalał. Z życiem! Cicho! Nigdy mnie nie widziałeś. Fajna ta część, bardzo. Pierwszy raz to gram, ale jest zarąbista. Wstawaj! No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Zero. Co ty miałeś? Wielkie gówno. Co to jest? Dobra, zagrajmy w kości, dawno nie było. No to jak... Trzeba odbić trochę pieniędzy. Tak, taki se start. Nic nie ma. Wejdzie w ogóle? Nie wejdzie. Minus 4800? Nice, full. Dobra.
Dobra, jest. Cztery, cztery. Te wypiję. Czekaj, pięć, cztery, trzy, dwa. Ule, zarąbiście, dwa fule siadły. Nice win. Pogadajmy. 5K znowu. No to jak? Rozpracowałem salamandrę. Jasne. Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksztajna. O ja pierdziara. Nie wiem co powiedzieć. Czyż Baranina miał być winny? Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. Rozpracowałem Jeszcze. Czekaj, ale to nie jest finał. O, ja właśnie. To mi chodziło. Siku muszę iść. I pójdziemy do Kekina. Nie, Baranina jest obok? Nie, nie ma. Siku idę. Zaraz wracam. Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!